No i fajnie w ogóle, że tu się umówiliśmy, stary. Bo nie, no, to jest, ale to są chyba dla mnie. Niesamowite z tych okoliczności. A co to jest takiego? Nie, no fuks, bo ja w ogóle, no już tu z Tomkiem rozmawiałem, o 17 się umówiłem z ludźmi na adorację, na modlitwy i w ogóle. Tutaj. No, ja myślałem, no, że to w ogóle, no wiesz, jakby nie wiedziałem, że z dwoma osobami się umawiam na dwóch wiązanach. Aha, czy ty nie wiedziałeś, że my jesteśmy umówieni? No nie, ja myślałem, że jesteś już pasterstwa młodzieży u nas. No teraz mamy taką imprezę. No to jesteśmy teraz na takim etapie, że z Bogdanem prowadzimy kanał na YouTubie. Spoko, nie, no git, i co robimy? No to byśmy pogadali trochę, dobra? To zaczekajcie, słuchajcie, widzicie od samego początku, że Pan Bóg czuwa, że to wszystko udaje się robić, więc jedziemy z intrem. Cześć, ja jestem Monika. A ja jestem Bogdan. Podobnie od zawsze. Życie jest gitem, z nas po kolu. Idę w modlitwę, bo jest działa Bóg. Pochwalony znów jest Chrystus. Antykowit masz w słowie Bożym, patrz Jan 14. Się nie tworzy dziś serce wasze. Cuda mnie prosto, przy mikrofonie stoję z lekką troską. Czas porytej to tak nie wąsko. Cześć! Dzisiaj u nas wyjątkowy gość, ksiądz Jakub Bartczak, znany raper. W sumie to nie u nas, tylko my u niego, nie? Bo my jesteśmy we Wrocku. Tutaj takie mam pytanie i to takie trochę może kij w mrowisko. To bardzo fajnie wygląda. Ksiądz w koloradce rapuje. Mówisz, cały, że fajnie wygląda? No, myślę, że tak. Nie mówię o tym naszym środowisku. O tym, że to jest intrygujące, to jest coś takiego, jakieś takie przełamujące, takie konwenanse, bo na ciężar się jednak patrzy na to, że to jest zgoj z amboną, często nudny, często jakiś taki. To jest trochę twój pomysł na to, żeby się sprzedać? Czy to jest jakaś taka część ciebie, taka autentyczna? Czy to znaczy, ja to, mi się zawsze wydawało, że to jest lekki suchar. I ja kiedyś dawno temu rapowałem z moim bratem w czapce z Daszkiem w klubach i sporo lat wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Ale najpierw na próbę gdzieś próbowałem dzieciom przy parafii i wszystkim jakby dookoła się podobało i jakiś to miało taki odzew w ludzkich sercach, no więc nigdy nie analizowałem, czy to się komuś będzie podobać, czy nie, tylko po prostu mnie to wychodzi naturalnie. Bo mam zajawkę do tego ewidentnie. Czy spotkałeś się kiedyś z czymś takim, że to jest może trochę niepoważne dla księdza, albo coś nie wypada? Ja w ogóle, wpisując się do seminarium prawie 20 lat temu, to też sam przed sobą myślałem, że nie wypada, żebym ja w ogóle szedł do seminarium, bo nigdy nie byłem ministrantem i w związku jakby z moją przeszłością, z tym kim jestem, to też myślałem, że nie wypada. Po tygodniu myślałem, że byłem zdziwiony, że mnie nie wyrzucili. Po miesiącu byłem zdziwiony, że mnie nie wyrzucili, ale ja miałem w sobie wielką potrzebę Pana Boga, wielką potrzebę doświadczenia środowiska Kościoła, bo ja nie pochodzę z Kościoła. Ja w ogóle nikt z mojego podwórka nie był ministrantem. Ja mam taką jedną wypowiedź, któryś z swoich kumpli, nie wiem, z który, powiedział coś takiego, jak go zobaczyłem na pierwszym roku, to zacząłem taki luzak, spodnie do kolan, bez żadnych konwenansów, pomyślałem, co ten gość tu robi. On zupełnie tutaj nie pasuje. No i tak mu zostało do dziś, tylko że on w tym wszystkim jest autentyczny. Tak, to znaczy ja miałem takie coś, że później diakoni do mnie podchodzili, mnie upominali, miałem jakieś oskarżenia, że pewnie tam niektóre używki, które są związane z rapem i tak dalej. Ale ja nigdy nic. Ej, Aćku, dobra, a słuchaj, czy to prawda? Bo ja słyszałem taką akcję, że zaprosili cię do telewizji śniadaniowej, ale powiedzieli, że byś przyjdź bez sutanny, bo przesłano to przeżytek i że to się nie będzie sprzedawało oglądanie. Tak, dużo miałem takich sytuacji, gdzie próbowali mi wbić w jakieś ramy nowoczesnego księdza albo księdza, który jest wystawiony kontra do jakichś rzeczy, które się dzieją w jakimś świecie konserwatywnym, gdzie wcale tak nie jest. Masz świetny taki vibe z młodzieżą. Naprawdę, serio? No, naprawdę. Wiesz, Ale nie czujesz tego? Nie. W sensie, ja normalnie, tak jakby nie analizuję tego, co robię i jaki jestem. Po prostu tak jak mówię, dla mnie Pan Bóg, mam taką motywację, żeby iść za Chrystusem. No, ale często rozmawiamy o tym, żeby nie dążyć do jakiegoś celebryctwa, rozpoznawalności, a tutaj masz 4 albumy, wydajesz teraz książkę, no, te właśnie wyświetlenie i tak dalej. Nie jest to miłe? Jest to miłe, ale w formie takiej wolnej. Poza tym, no to już tak się przyznam z ręką na sercu, co jest dosyć słabe, że aż za dużo rzeczy robię. I jestem na etapie ograniczania tego. Słyszeliśmy, że twoim jakimś takim, może nie przewodnikiem, ale jakimś autorytetem był ksiądz już chyba świętej pamięci Orzechowski. No wychowałem się przy nim, tak. No właśnie, czy to jest... To nie jest pytanie, ale warto jest mieć takiego towarzysza duchowego, nie? Taki autorytet, który nas gdzieś tam prowadzi. Tak duchowo? No zdecydowanie, bo to też daje takie poczucie bezpieczeństwa, jakby wyznacza cele, kim chcesz być w życiu, co chcesz robić. Wiesz, jest coś takiego, że jeżeli nie określisz swojej tożsamości, jeżeli nie wiesz, kim jesteś,
to nie będziesz mógł głosić Jezusa, że Jezusa może głosić tylko osoba, która wie, kim jest. Jak to, o co ci chodzi w tym, nie? Ponoć są tacy ludzie, którzy od dzieciństwa wiedzą, czego chcą. Ja należałem do tej grupy, gdzie długo nie wiedziałem, kim jestem, o co mi w życiu chodzi. Lat też w seminarium, w ciszy, zajęło mi poszukiwanie tego, kim jestem, co chcę robić w życiu i co mi naprawdę przyniesie szczęście i radość. No i to wszystkie lata seminarium, trochę może w egoistyczny sposób, ale zajmowałem się jakby ogarnięciem siebie, kim jestem. Słuchaj, bo ty miałeś taki moment ważny w życiu, bardzo trudny, nie? Traciłeś brata i też o tym wspominasz, nawet teraz już powiedziałeś o tym. I w jednym z wywiadów no, mówiłeś o tym, że to był taki moment totalnie zwrotny, że zacząłeś właśnie gdzieś myśleć o tym, kim ty będziesz. I teraz chodzi mi, masz rację absolutnie tutaj, że trzeba tą tożsamość znaleźć. I my w seminarium mamy to, co Monika powiedziała, taki, no ten super taki komfort, że mamy ten 6 czy teraz 7 lat na to, żeby pracować tylko nad sobą, po to, żeby gdzieś tam brać. Czy myślisz, że to jest jakaś droga właśnie, że ludzie, którzy przeżywają coś trudnego, muszą przeżyć właśnie jakąś tragedię, żeby siebie odnaleźć? To znaczy ci najsłabsi muszą. I podziwiam tych, którzy niczego takiego nie przeszli, a są ludźmi wierzącymi, chodzą do kościoła i tak dalej. Bo ja generalnie w życiu zawsze byłem wierzący, nie przeżyłem jakiegoś mega nawrócenia, tylko że po prostu byłem słaby. Jak był weekend, no to przestawałem być katolikiem. I niestety no, musiałem przeżyć jakiś taki wstrząs i być może rzeczywiście formę nawrócenia, żeby dopiero jakoś ogarnąć, zreflektować, zatrzymać. Jeśli umiera ci ktoś bliski, no ktoś bardzo ważny dla ciebie, to jakby umarła część ciebie. Ciężko jest odnaleźć sens życia w bezsensie, bo śmierć sama w sobie jest bezsensowna. Nie boisz się tego, że ci ludzie bardziej zachwycają się formą tego, że goś w stanie ratuje? Czy jak patrzysz na nich, to masz jakąś obawę tego, czy oni tak naprawdę spotykają Jezusa? Zajarają się chwilą, nie? Bo goś w stanie poskacze? Ale ja wiem, że tak jest, że zajarają się tylko chwilą, dlatego ty mówię, że dużo większe i piękniejsze doświadczenie Pana Boga mam jako ksiądz, gdzie nie ma wcale braw. I tam Pan Bóg tej mocy działa. Zresztą mnie też tak Pan Bóg doświadczył w kapłaństwie, że jak był taki największy hype na to, że ksiądz raper i w ogóle, to miałem wtedy, kiedy byłem kapelanem w szpitalu, co już jest takim samo w sobie ekstremalnym doświadczeniem. Smutek ciemno, duchu przyjdź, lenistwo, bierność, duchu przyjdź, na relaksie, duchu przyjdź, teraz i zawsze duchu przyjdź. Czy dobrze jest się modlić własnymi słowami? Czy to jest dobra forma? Tak, ale generalnie już w seminarium wymyślałem sobie różne takie modlitwy, różnymi aktami strzelistymi modliłem się do Pana Boga, no więc pewnie, że tak, to również jest dobry sposób. Wcale przekonując, też powiedziałeś, że jestem na świecie po to, żeby szukać świętych. Znalazłeś kogoś? Tak, pewnie, że tak. Mam to szczęście w ogóle bycia w kościele, że mogę się zachwycać ludźmi. Bywałem w różnych środowiskach. I nieraz w ogóle sami ludzie z kościoła jakby nie dowierzają w to, jacy są super. A naprawdę to jest świetne środowisko, gdzie można się zachwycać ludźmi. A mam doświadczenie różnych środowisk i to jest zdecydowanie najfajniejsze i najcudowniejsze móc doświadczyć Boga w drugim człowieku. A w czym jesteś podobny do Pana Boga? Może cokolwiek mi się udało zrobić dobrego, to w tym byłem podobny do Pana Boga. Ale no, chciałbym być, ale nie wiem, nic takiego mi nie przychodzi do głowy. Poza tym, jeśli mi się udało coś zrobić dobrego dla drugiego człowieka, no to tak. Ale tak, to chciałbym. Ja nie sądziłem, że spotkanie z tobą było tak fajnie, wartościowe. Serio, ale dzięki. Tak głębokie, tutaj pogaduchy nie, a... Nie, no co, jestem ksiądz raper. My się właśnie takim mówiliśmy. Na flow mam tak podatkę, że mord właśnie. Co jest takim momentem, który ciebie ładuje najbardziej w życiu? Akurat teraz trafiliście na taki moment w moim życiu, kiedy no, czekam z utęsknieniem na rekolekcje ignacjańskie. I takim mnie ładującym momentem są te momenty odpoczynku przy Panu Bogu. To prawda, że twoja mama jest nazywana szaloną kierownicą? Tak. No bo dlaczego? Miałem taką zajawkę, zawsze lubię jeździć ciężarówkami, samochodami, bo kiedyś taksówkarzem jeszcze jako bardzo młoda osoba. No i kiedyś to jako jedyna kobieta i tak się nie bała niczego i w szalony sposób jeździła. No ale właśnie, ale w tym wszystkim zawsze no był Pan Bóg i w taki bardziej praktyczną jej stronę, to znaczy moja mama robiła dobre rzeczy. Takie, które też były znakiem zapytania, że aż tak trzeba być dobrym i się dzielić.
No i jakby też doświadczenie innych ludzi, takich dobrych ludzi, mnie nakierowywało na Pana Boga. Tak więc pewnie radziłbym, żeby otworzyć oczy szerzej i zobaczyć tych, którzy kochają, którzy chcą dla nas dobrze. Wielkie dzięki. Ogromne dziękujemy. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, tak ja myślałem w trakcie naszej rozmowy, co Wam dzisiaj podrzucić, co moglibyście zrobić, spróbować i no nie wiem, jakie masz doświadczenie Boga, czy Ty wierzysz, czy nie wierzysz, czy myślisz, że On jest, że działa, ale na pewno masz jakieś doświadczenie dobrego człowieka w życiu. I może to dzisiaj jest dobry moment, co powiedziałeś na koniec, że zawsze ktoś ma kogoś, kto działa, przez kogo działa Pan Bóg, jakiegoś takiego dobrego człowieka, świętego, czy jakiś autorytet. Może spróbuj dzisiaj znaleźć taką dobrą osobę w Twoim życiu, komu coś zawdzięczasz. Po prostu skup się na tym jego dobru, zobacz, że możesz na kogoś liczyć. I sam staraj się rozpoznawać, czy Ty potrafisz być takim dobrym człowiekiem. Co ci zaskakuje w tej drugiej osobie? A to może będzie taki początek. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za obecność, za rozmowę. No cóż, z Wami spotykamy się oczywiście w komentarzach. Zostawcie łapeczki w górę, żebyśmy wiedzieli, żeby przeprowadzać więcej takich rozmów. Suby, prosimy o suby, Facebook, Instagram, TikTok, jesteśmy tam. Wbijajcie do Kuby, tak jak rozmawialiśmy, to nie jest najważniejsze w życiu, ale tam jest dużo fajnych treści, których chcę odnieść z Ciebie. Dziękuję za to. Dzięki bardzo. Trzymajcie się! Cześć! Cześć.